Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Agnieszka Winkowska i dzisiaj przeprowadzę dla Państwa warsztat z filcowania na sucho. Filcowanie na sucho e, będziemy to wykonywać na jajku styropianowym. To są przykładowe e, prace. E, wręcz będziemy malować tym filcem na styropianie. Serdecznie zapraszam. Na nasze zajęcia dzisiaj potrzebne będzie tak, jajo styropianowe, Wielkość taką jaką macie, igła do filcu na sucho. Takie igły są w trzech rozmiarach, jest cienka, średnia i gruba. Ta, ta e, igła ma specjalną budowę. Jest to stożek, który jest ponacinany, tak aby haczył naszą czesankę. No i oczywiście wełna czesankowa. E, tutaj mam taki dobór kolorów, w jakim będę robiła nasze jajko. I jeśli chodzi o igłę, to im ona jest cieńsza, tym, tym więcej pracy trzeba włożyć w takie jajko filcowe. Gruba robi na przykład dziurki, ale ją się szybciej robi. I od czego zaczynamy? Naszą czesankę trzymając leciutko, rozrywamy. Mniej więcej takie pasmo cienkie odrywamy, układamy na naszym jajku i zaczynamy filcować. Ja zacznę może tą grubą i potem detale cienką. Ważne jest jak trzymamy igłę. Igłę musimy trzymać prostopadle do naszego jajka. Nie pod żadnym kątem, bo wtedy jest łatwe złamanie i tak można w trakcie złamać. Jednak to, że ją trzymamy prostopadle, jest bardzo ważne. I nakłuwamy nasze jajko. I teraz tworzymy tło naszego jajka. Jest to praca może żmudna i czasochłonna, ale efekt myślę, że jest fantastyczny i zadowalający na sam koniec. Teraz dokładam następny, następną czesankę, tak żebym pokryła całe jajko i następnie nakuwam jajko jak widzicie staramy się żeby to nasze jajko było jak najmniej puchate jak najmniej gładkie dlatego im częściej jest nakłucie to ten filc jest bardziej scalony z naszym styropianowym podkładem Proszę też uważać, bo można bardzo łatwo się skaleczyć taką igłą. Ile takie jajko nakuwamy? Jeśli chodzi o tło, to zależy jak szybko to robimy, jaką igłą no i jak duże nasze jajko jest. Ale zajmuje to około, od kilkunastu do kilkudziesięciu, nawet minut. Nasze tło jest ukończone, ono jeszcze nie jest idealne, ale przy nakładaniu innych kolorów jeszcze będziemy oczywiście nakuwać i ten filc będzie wnikał w środek naszego jajka. Teraz, w zależności, jakie wybraliśmy sobie kolory na nasze jajko, takie kładziemy i próbujemy zrobić takie piękne przejścia. Ja tutaj od różu do fioletu będę kładła pasmo po paśmie. Tylko bierzemy bardzo małą ilość takiego filcu, takiej czesanki. Sobie rozkładamy ją. Tak jak chcemy. O, na przykład taki delikatny. I nakuwamy, robimy to samo co z tłem. Tylko teraz możemy na przykład zmienić igłę na cieńszą. Sprawia, że ta praca może dłużej trwa, ale mniej widać te nasze nakucia. Biorę kolejny kolor i tak samo niewielką ilością rozkładam to na naszym steropionowym jajku. Taką pajęczynkę wręcz i nakuwam. Jak coś nam nie wyjdzie i nie po naszej myśli jest e, kierunek e, wbijanego filcu, to można oderwać albo bardzo łatwo on wychodzi z jajka, ze styropianu. Podważamy filc i on łatwo nam się usuwa. Z tego miejsca, z którego nie chcemy, żeby był. Bierzemy kolejny kolor. Teraz ogranicza nas tylko wyobraźnia i zmysł plastyczny, artystyczny. Bawimy się kolorami, bawimy się tą pisanką. Najbardziej mozolną pracę już wykonaliśmy, bo Zrobiliśmy tło a teraz bawimy się kolorami. Oprócz tu wełny czesankowej, ja mam jeszcze taki rodzaj bukli. To jest taka forma, która większe plamy nam zostawi. Może ja pokażę, jak to w realu wygląda. Jak widzicie, jest różnica. Tu jest taka pajęczyna delikatna, a tutaj jest już mocniejsze akcenty. Ta bukla nam daje taki efekt mocniejszy. Oczywiście możemy, jak nam się nie podoba, ją łatwo zerwać. Jak widzicie, powstają nam takie nieforemne, niekształtne plamy. Ale oczywiście moja pisanka jest artystyczna, typowo. Ale bardzo łatwo można na takiej pisance zrobić bazie czy jakieś gałązki nawiązujące do Wielkanocy i do wiosny. Jak widzicie nasza pisanka nabiera barw, nabiera takiego sznytu już i kolorystycznego i artystycznego. Wymaga to trochę czasu i cierpliwości, ale myślę, że warto. Jak widzieliście tutaj mam, miałam taką buklę szarą i w takim mocnym fiolecie i ona mi nadawała takie nieregularne formy. Jeśli chodzi o ten kolor różowy i fuksję, nie mam takiej tego typu bukli i spróbuję Wam pokazać, jak można zrobić taką nieregularną formę na takiej pisance, nie mając takiej bukli. Układamy tą buklę w jakiś taki zawijaz i ją tak samo nacinamy. I tworzy nam. Taka większa plama. Mi się ten efekt nie do końca podoba, dlatego go modyfikuję. Jak widzicie, łatwo jest modyfikować i zmieniać kształt naszej wełny czesankowej na jajku. Dobieram kolejny kolor. Może on nie jest bardzo widoczny, ale potem w efekcie końcowym będzie widoczny. Można oczywiście też nakładać kolor na kolor, tak żeby one się przenikały. Już zbliżamy się do końca naszej pisanki. Ona coraz bardziej nabiera e, końcowego, zadowalające myślę, myślę efektu. Jak widzicie bardzo mało biorę jeśli chodzi o te kolory, o nakładanie kolorów. Najwięcej nam tej wełny czesankowej jest potrzebne na tło. W zależności jakie chcemy mieć tło naszego jajka, to tej czesanki jest potrzeba troszkę więcej. Tak wygląda efekt końcowy naszej pisanki. Myślę, że jest kolorowa, wesoła. Jest na pewno inna. To jest może taka wariacja kotek, baś Agnieszki Bieńkowskiej. Nie są to dosłowne oczywiście te bazie, ale takie malarskie, może plastyczne. Serdecznie dziękuję za poświęcony czas i zachęcam do takich właśnie kreatywnych pisanek. Dziękuję serdecznie.